Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj kolejny odcinek z Tarasem. Dzisiaj pokażę Wam, co udało mi się zrobić w międzyczasie. Idzie to do przodu, więc jest super. Zapraszam Was serdecznie. Witam Was pod moim Tarasem. Zaczniemy sobie od docięcia wszystkich desek na tarasie. Wcześniej, gdy robiłem taras, nie robiłem ich równo z jednej strony, z tego względu, że wiedziałem, że tam później pójdzie jeszcze jedna deska, więc teraz dopiero zabrałem się za ich docinanie. Teraz odetniemy sobie te deski, które nam tutaj wystają za daleko. One były położone tylko tak, żeby pasowały, a teraz dopiero ją wyrównamy. Tutaj już ustawiłem sobie piłę, która tutaj delikatnie zna tą belką, żeby jej nie uszkodzić, żeby jej nie przeciąć. Narysowałem już linię, którą będziemy ciąć do samego końca, a później tutaj przyjdą dwie deski, które będą nam kończyć taras. Gotowe. Udało się nawet nie uszkodzić ściany, mimo że tu bardzo blisko ta deska, ale jest wszystko git. Tu jeszcze jakiś mi się kakołek wrzucił. Te musiałem podciąć, bo tego nie zaplanowałem dobrze, więc je wyciągnę po prostu i dam je odwrotnie, bo one powinny trzymać tą drugą deskę, a tutaj tego nie zaplanowałem prawidłowo, więc tak to tutaj wygląda. No i co? No i lecimy. Mamy tutaj to gotowe. Teraz muszę sobie to wszystko obszlifować, żeby to zaokrąglić. Wszystko wyszlifowane. Tutaj sobie zrobiłem tak, że zrobiłem sobie takie delikatne też załamanie, żeby było tu jak tej strony. Także więc tak to podszlifowałem i teraz to wszystko zamalujemy tutaj olejem. To całe cięcie, żeby tutaj nic się nie działo z tym drzewem. No to właściwie tyle malujemy. W końcu przyszedł czas na ostatnią deskę. Tutaj jak zobaczycie, te ostatnie tutaj montaże obróciłem sobie do góry nogami. Tutaj już złapałem, no nie, z tej strony. I teraz te wszystkie złapię tutaj po prostu od dołu, tą ostatnią deskę. Dodatkowo jeszcze dam kątowniki, ale ten sposób montażu będzie najlepszy, że już od dołu jeszcze będą one wszystkie tutaj złapane. Jak zobaczycie, tego tu jest bardzo dużo, bo tu musi się mieć na czym opierać po prostu ta deska. No i też gdyby ktoś stanął, żeby to się po prostu nie załamało, więc dodatkowo będą tu jeszcze metalowe kątowniki. Ostatnie dwie deski zamontowane i teraz przyszedł czas na kątowniczki. Kupiłem metalowe kątowniki, kupiłem sobie w dwóch wymiarach, bo nie wiedziałem, który tu mi lepiej siądzie, w zależności jak deska będzie daleko wystawać, że on będzie dodatkowo tutaj podtrzymywał tą ostatnią deskę, bo te plastiki, one są troszeczkę giętkie, jakby tak stanąć na tym z całej siły, to mogłoby się to troszeczkę ugiąć, natomiast jak damy już takie kątowniki metalowe, to na pewno będzie się to dobrze trzymać. Zamontowałem wszystkie kątowniki na tej bocznej stronie i zabrałem się od razu do docinania wszystkich legarów, które zostały mi z tamtego roku. Odmierzyłem sobie, jak daleko uciąć te belki, które nam tutaj wystają. Ja tutaj wymierzyłem sobie, żeby właśnie 19 cm muszę odciąć, żeby tutaj fajnie się zmieścić, żeby deska wystawała poza tutaj te nasze bloczki.
wszystkie deski okalające chciałem połączyć pod kątem 45 stopni. Myślałem, że będzie to trochę trudniejsze, ale jednak okazało się, że było to bardzo proste. Szybko poszło. Zobaczcie sami. Teraz zabrałem się za łączenie desek, z tego względu, że nie udało mi się załatwić tak długich desek jak nasz taras. Nasz taras ma chyba 5 metrów, coś takiego, no z 5 metrów będzie miał, więc w tym momencie musiałem połączyć deski ze sobą, bo brakło mi po prostu pół metra deski, żeby było to z jednego kawałka, a chciałem, żeby to wyglądało jak z jednego kawałka. Najdłuższa deska, jaką udało mi się załatwić, niestety jest za krótka, aby zrobić to z jednej deski, tak jak tutaj mamy, no nie? Bo chciałem, żeby te okalające deski właśnie były jakby z jednego, nie były łączone, ale niestety tak się nie udało. Dlatego będę musiał połączyć tutaj dwie deski. Mamy tutaj, sobie to przesunę tak, żeby nam to pasowało, bo tutaj będzie tak ścięta ta deska. A tutaj akurat wyjdzie dobrze, także tutaj mamy do końca. Natomiast tutaj już tego nam braknie, no nie? I w tym momencie będę chciał sobie tutaj połączyć te dwie deski ze sobą. O, tutaj jedną z drugą. I w tym momencie tutaj zrobimy łączenie na kołkach, żeby je razem skleić. Najlepiej to zrobimy sobie właśnie tutaj na tej belce. Tutaj gdzieś tak po środku będzie cięcie i tutaj pójdzie ta druga deska. I dopiero wtedy sobie ją tutaj dotniemy pod 45 stopni. I właśnie tyle brakło, niedużo. Tutaj nie wiem, jest może z 50 cm, które zabrakło tak naprawdę, żeby mieć to w jednym kawałku. Niestety nie udało mi się takich długich desek już załatwić, ale poradzimy sobie z tą krótszą. Ja sobie teraz je utnę równiusieńko tutaj i tutaj, żebym mógł je po prostu ze sobą połączyć. Żeby zrobić tutaj kołki, użyjemy sobie takiej, jak to się nazywa, wzornika z Wolcrafta czy coś takiego. To jest po to, żeby tutaj do połączeń kołkowych ustawić sobie to na wymiar deski. To ja mam tutaj 3 cm, więc ustawiłem to od razu na 3 cm. I teraz będę mógł tutaj wywiercić sobie otwory w tej desce i identyczne wyjdą mi po prostu na drugiej desce, także nie będę miał problemu z połączeniem tego kołkami. I dzięki temu mamy idealnie wywiercony dziurek. Widzicie, tutaj od lewej trochę jest bliżej, a tutaj jest dalej. Idealnie to będzie do siebie pasować. Jak teraz włożymy kołki, skleimy te deski i zostawimy je do wyschnięcia. Minęły 3 godziny, odkąd dałem klej. Klej już wysechł, bo tyle powinien schnąć. Zamocowałem te deski. O, tak to wygląda. Tak wygląda tutaj to mocowanie. Wydaje mi się, że jak zostanie to pomalowane, to zniknie wszystko i będzie git. Także mamy jakby w całości deskę, która tutaj kończy się naszymi 45 stopniami. I tak samo jest z drugiej strony. O, i tutaj mamy cięcie z drugiej strony na 45 stopni. Tutaj piwko bezalkoholowe, bo przy pracy ja wolę pić bezalkoholowe z tego względu, że później można zrobić sobie krzywdę przy alkoholu. I te 45 stopni są powtórzone na każdym rogu tarasu. Tak więc super. Teraz muszę to wszystko jeszcze przeszlifować, pomalować. I będziemy się cieszyć już skończoną górą tarasu. Wow! Tak niewiele trzeba było, a tyle trzeba było czekać na kolejne deski po prostu, które musiały nam dojść. Ale jestem zadowolony, bo te deski tutaj akurat, które są też bardzo długie, są w całości. Tylko te przez jakby szerokość tarasu musiałem tutaj połączyć ze względu na to, że takiej dużej nie było.
ale i tak jest pięknie. Jestem zadowolony. Wszystko się tutaj zgadza. Tutaj pod spodem jeszcze dałem kątowniki, które nam tutaj to jeszcze dodatkowo podtrzymują. Tutaj te beleczki sobie wszystkie dociąłem tak, żeby się zmieścił jeszcze tutaj ten plastik. To tak były podcięte te belki. Teraz będę chciał te belki połączyć z tymi bloczkami. Tutaj puścimy pionową belkę, którą przyczepimy do bloczka i będę mógł w tym momencie już kłaść deski boczne i to będzie zakończenie tarasu. Nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze nam zostały oczywiście schody, które są już tutaj zaczęte. Nie wiem, czy to pokazywałem, czy nie, więc pokażę. Tutaj już to jest wszystko docięte, przygotowane na schody. Jedyne, z czym mam tutaj taki większy problem, to tutaj z tym elementem. Tutaj zobaczycie, jest taki uskok i będę musiał to jakoś fajnie zabudować, żeby może zrównać to z tym murem. Tak by było chyba najlepiej, gdyby się to tak udało. Tak czy siak możemy zabierać się za tą stronę, ten boczek. Ten boczek możemy już kłaść. Deski już mam tutaj przygotowane na ten boczek, są już wstępnie pomalowane, więc zostanie mi je tutaj tylko przykręcić. Ale zanim zacznę, to jeszcze tutaj będę potrzebował jedną belkę, która pozwoli mi później połączyć się jakby z tą ścianą, a tą ścianą. Jest pięknie, wygląda to naprawdę dobrze i cieszę się, że góra jest praktycznie skończona, zostało ją właśnie pomalować. Góra przemalowana na razie dwa razy. Nie pamiętam, czy malowałem 3 czy 4, będę musiał to sprawdzić sobie, bo jeszcze kolor nie jest ten sam, który mamy tutaj na górze tarasu. I teraz zająłem się tutaj tymi bokami, bo chcę je zrobić zanim zajmę się schodami. Więc tutaj sobie dałem dwie deski pionowo, żeby po prostu ukryć te wszystkie 10 tysięcy desek, które są docinane. Teraz do tych belek, które tu mam pionowo, dokręcam sobie deski i zamykam już tą ścianę. Jeszcze te rzeczy będę musiał stąd pozabierać. Tam od wewnątrz jeszcze będę musiał dać deskę jedną i przywiercić ją z drugiej strony. Z tego względu, że tutaj już belki nie mam. O, tutaj. Tam na samym końcu już nie ma belki i to troszeczkę się tutaj nam ugina, ale jak tam z drugiej strony po prostu tutaj dam deskę i tam ją przywiercę, to wszystko będzie się ładnie trzymać. Tą górną pierwszą deskę zrobiłem na tych ukrytych montażach, tych, które tutaj sobie wywierciłem i później zakleję to po prostu kołkiem. Jak mamy wszystko w poziomie, tak możemy sobie wszystko równiusieńko tutaj puścić i nie ma z tym problemu, także lecę następną deskę. Teraz ona już tutaj jeszcze, o, docinałem tą deskę tutaj, żeby weszła pod tą belkę. Tutaj będzie belka, na której będą się trzymać schody, więc w tym momencie w ogóle nie przejmuję się, że tutaj, nie wiem, mam 2 cm dziury czy coś takiego, bo to wszystko zasłoni mi tutaj schód, który tutaj się pojawi, więc będzie właśnie belka, a później na to dopiero jeszcze schód, więc jak widzicie, tutaj wyjdzie bardzo, bardzo wysoko, więc tutaj nic nie będzie widać, że tam gdzieś pod dołem jest jakaś mała szczelina. Tak więc lecimy następne. Ja po prostu będę sprawdzał, czy belka plus deska zasłoni mi tutaj tą szczelinę, żeby tutaj nie docinać takich małych kawałków jak tutaj. Ciepło tu. Ciepło tu, ale nie tak ciepło jak na zewnątrz chyba. Ale bardzo niewygodnie, bo jest tu strasznie nisko. A muszę te 3 deski sobie złapać, tak będzie najlepiej, żeby one po prostu nam się tutaj w żaden sposób nie ruszyły pod wpływem po prostu ciepła. Może to jest trochę nad wyraz, ale wolę to zrobić teraz, bo później tu już nie będę miał takiego dostępu łatwego jak w tym momencie, więc najlepiej to zrobić od razu, póki jestem w stanie się tutaj bez problemu wsunąć. O. Normalnie jak w jakimś horrorze. O. O to właśnie chodziło. Weźmiemy sobie deskę. Nie wiem, czy coś tam będziecie widzieć. Może wam będę łebem zasłaniał. Ale chodzi mi więcej o coś takiego, żeby złapać te deski tutaj. O, mniej więcej
tak? I wtedy wiemy, że one będą tutaj stabilnie się trzymać i nie wygną się od słońca. Zmieniłem wam kadr. Może teraz będziecie widzieć lepiej. Huch. Sobie tu wziąłem pudełeczko, żeby nie brać wszystkiego po kolei, z każdego na narzędzia, które może mi się tutaj przydać. No i co? No i do przodu z tą nierówną balką. Całe szczęście podłączyłem sobie wcześniej wiertarkę, bo byłoby smutno, ale chyba bita złego zabrałem. Coś tam weszło, ale bit jest zły, muszę mieć cieńszego. Martuś! Możesz podejść? No, fajnie by było. No. Jestem tu, pod tarasem. Widzisz moje palce? No. Potrzebuję innego bita do tych śrubek. Tu masz śrubkę. Bo ten jest... ten jest trochę za gruby. Czekaj, sprawdzę sobie. Już. Super, dziękuję. Masz tą śrubkę. O, dzięki. Okej, tutaj mamy. Jeszcze muszę zrobić tutaj w jednym miejscu. Także się przeniesiemy troszeczkę w inne miejsce. I damy tutaj jeszcze jedną deskę, która... chociaż... Tak, tylko tam na dole, te dwie. Bo tam też brakło mi przyłączenia. Jeszcze tutaj. Tutaj jeszcze są takie deski, które mogą się ruszyć, bo akurat ta nie ma podpory, bo bloczek z miejsc skończył się tutaj. Ale tak jak mówiłem, nie da się wszystkiego zawsze przewidzieć. Czasami trzeba kombinować i po prostu wyjść z opresji. Tak nie chcę stać. O, może tak. Hejo! Hejo, słońce! Okej, gotowe. Mogę się stąd eksmitować. Tak to wyszło ostatecznie. Jeszcze będę to malował, ale to już poza kadrem. Wyszło spoko, czekam tylko aż klej tutaj zwiążę, bo tutaj te wszystkie rzeczy, które były jakby tym ukrytym montażem, no to w tym momencie je dałem z klejem i czekam aż to wyschnie, żeby to przeszlifować jeszcze raz. I będziemy mieli tą ścianę gotową. Będzie można się zabierać za kolejne. O nie, już 30 razy rozsypiam te śruby. Bajzel tutaj jest niesamowity. A teraz to będę sprzątał. A na dzisiaj odpoczynek i relaksik. Niestety skończyły mi się montaże. Te takie plastikowe końcówki, na których kładę cały taras. Musiałem zamówić nowe. Czekam, mają być w poniedziałek. A w międzyczasie zabrałem się za po prostu wyrównanie tutaj miejsca, gdzie te deski będę przymocowywał. Więc sobie wszystko na tarasie wyrównałem. Udało mi się do piona wyprowadzić wszystkie tutaj montaże, na których będę montował tej deski już w poziomie. Tutaj pionowe wykorzystałem też deski. Po prostu zrobiłem sobie tutaj stelaż z tych desek, żeby już nie używać innych rzeczy, tylko po prostu z resztek to zrobiłem. I w tym momencie one są też zaimpregnowane, pomalowane, tak żeby było wszystko bezpiecznie. I mamy tutaj już pierwszą deskę przykręconą i będziemy przykręcać kolejne. Także fajnie to wychodzi. Tutaj w tym miejscu wygląda to tak. Tutaj ten dystans jest tylko tak włożony, żeby łatwo wyrównać się do tej deski. Natomiast tutaj już kolejna deska będzie miała te plastiki również i ona będzie tutaj wsuwana od dołu i wiercona od dołu. Także pomału zamykamy tutaj dojście do spodu tarasu z tej strony. Zrobimy tutaj jeszcze drzwiczki, ale to zostawimy sobie na inny czas. Zobaczymy jeszcze nad tym, się jeszcze zastanowię. Natomiast tutaj fajnie by było po prostu te drzwiczki zrobić, żeby skorzystać z tego miejsca, które tutaj mamy pod tarasem. Ale na dzień dzisiejszy chcemy to po prostu zabudować. A jak coś, jak będziemy na etapie już drzwiczek, to po prostu przetnę sobie to tutaj i zrobię z tego drzwiczki w tym momencie. Teraz będziemy to już zabudowywać.
I to koniec w tym filmie. W kolejnym zajmiemy się schodami i też takim miejscem na doniczki. To wyszedł projekt jakby w międzyczasie, z tego względu, że wcześniej tego nie było w projekcie, ale żeby fajnie zakończyć tutaj bok, uznaliśmy, że fajnie będzie zrobić tam miejsce na doniczki i właśnie w następnym filmie pokażę Wam, jak to zrobiłem i jak to zakończyłem. Także ostatni film to będzie właśnie następ, który pojawi się odnośnie tarasu na naszym kanale. Do zobaczenia.